Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszych spotkaniach z wielkimi filozofami. W 1905 roku w Grenoble we Francji urodził się Emmanuel Mounier. Urodził się w rodzinie głęboko religijnej, katolickiej, w rodzinie aptekarskiej, która była jedną z znaczniejszych rodzin w Grenoble. Kiedy rozpoczynał studia, to zaczynał od studiów medycznych, w tę stronę popchnął go jego ojciec, ale zdaje się, że taka otwartość ku innym ludziom, pasja poznawania czy też zgłębiania refleksji dotyczącej człowieka pchnęła Emmanuela Mounier w objęcia filozofii. Tam rozpoczął studia filozoficzne właśnie w Grenoble, ale dokończył je już na Sorbonie w Paryżu. Około roku 1930 zakłada magazyn Esprit, wydający do dzisiaj publikacje. I w tym właśnie periodyku będzie zamieszczał wiele swoich refleksji i przemyśleń dotyczących nurtu filozoficznego, który będzie nazywał się personalizm. W latach 33-39 nasz bohater dzisiejszy jest nauczycielem w gimnazjum, natomiast w 39 roku wraz z wybuchem II wojny światowej zaciąga się do strzelców alpejskich. Podczas kampanii 40 roku dostanie się do niewoli niemieckiej, zostanie z niej zwolniony, w 42 roku zaś zostanie aresztowany przez rząd Vichy za współpracę z ruchem oporu, ale kiedy w 44 roku otworzy się już drugi front, Emmanuel Mounier zostanie zwolniony z więzienia i wznowi działalność swojego periodyku Esprit i rozpocznie wiele podróży po świecie, ale też refleksji i rozwoju jego myśli dotyczącej właśnie personalizmu. Emmanuel Mounier wyrasta z takiego myślenia jednocześnie religijnego, ale próbującego odnowić religię, czegoś co nazywamy lewicą katolicką. Jest to stanowisko, jest to myśl, jest to taki dwudziestowieczny pomysł na odnowę chrześcijaństwa w duchu pierwszych chrześcijan, duchu tych wspólnot pierwszych, które były prawdziwie bliskie myśli Jezusa, natomiast odrzucałyby to, co w późniejszych latach narosło na chrześcijaństwie i co, jak Emmanuel Mounier powie, pozbawione jest ducha chrześcijańskiego, czyli takiej religijności drobnomieszczańskiej. Być może dom rodziny, z którego wyrastał, jedną ręką mocno religijny, a drugą ręką zapewne zakorzeniony w pewnego rodzaju drobnomieszczańskich rytuałach religijnych, być może skłonił Emmanuela Mounier do przemyślenia tej refleksji dotyczącej właśnie religijności i przyjęcia jej, czy też próby odnowy w duchu właśnie lewicy katolickiej. Jedną ręką Emmanuel Mounier jest myślicielem i filozofem, który ma ogromną łatwość rozmowy też z innymi myślicielami. Wiemy o tym, że dyskutuje z Sartrem, czerpie z komunistycznych refleksji dotyczących kondycji człowieka, z egzystencjalistów, których refleksja o człowieku jest wówczas bardzo też na czasie, jest bardzo aktywnych wielu egzystencjalistów. Mamy Alberta Camus, który publikuje wiele swoich wybitnych książek. I refleksje te dotyczące jednostki rozwoju człowieka są dosyć pesymistyczne, trzeba przyznać. Znaczy człowiek jest wyalienowany w świecie, jest samotny, jest zrozpaczony swoją egzystencją. Emmanuel Mounier rozumie ten proces, przyjmuje go, ale widzi w nim pewnego rodzaju możliwość przezwyciężenia tego procesu. Widzi możliwość odbicia się od tego dramatu i pesymizmu, który przynosi nam, czy też refleksja taka komunistyczna alienacji, czy też taka refleksja egzystencjalistów właśnie. Tutaj musimy pochylić się nad tym pojęciem alienacji, w jaki sposób indywidualizm prowadzi do alienacji, a ta z kolei będzie przez Emmanuela Mounier dosyć mocno krytykowana i analizowana jako błędne narzędzie rozumienia rozwoju człowieka. Z jednej strony mamy w Europie taki bardzo silny nurt właśnie skierowany na indywidualizację myślenia o człowieku. Każdy jest sam sobie, każdy jest jednostką, która w jakiś tam samotny sposób rozwija się w świecie. Będą to różne nurty, od Kierkegaarda, który czuje się bardzo mocno samotny wobec ogromu Boga, poprzez właśnie taką alienację przez pracę, refleksję takiej komunizującej. Z drugiej strony egzystencjalistów, którzy w zasadzie w ogóle w obliczu całości świata będą widzieli nas jako takich zrozpaczone jednostki, będące samotne wobec rzeczywistości. Alienacja, której doświadczamy, może przybierać zdaniem Emmanuela Mounier dwojaki charakter. Może być to alienacja narcystyczna, kiedy w zasadzie kierujemy się ku własnemu wnętrzu, próbujemy bardzo mocno analizować własne wnętrze i ta analiza, zapewne ciekawa, zapewne interesująca dla nas samych, prowadzi nas jednak do skrajnego egoizmu, znaczy myślimy już tylko o sobie. Być może jest to bardzo interesująca refleksja, ale jednak skierowana tylko i wyłącznie ku naszemu wnętrzu.
Z drugiej strony możemy mieć alienację taką w stylu Herkulesa. Jest to alienacja poprzez działanie. Działanie dla innych, działanie społeczne, kiedy przestajemy być sobą, a stajemy się funkcją, którą pełnimy. Czyli wszyscy działacze społeczni, zaangażowani we wszelkiego rodzaju środowiska lokalne, działalność polityczną, społeczną, te wszystkie osoby, które w pewien sposób zatracają się w pracy na rzecz społeczności, stają się funkcją, przestając być jednocześnie osobą. Personalizm Emmanuela Mounier bardzo mocno podkreśla, że powinniśmy rozpocząć myślenie o sobie od takiego odruchu ku drugiemu człowiekowi. Oczywiście tą refleksję dotyczącą tego, kim jest człowiek, Emmanuel Mounier zaczerpnie od świętego Tomasza. Jest taki tekst dotyczący właśnie osoby ludzkiej, gdzie święty Tomasz zastanawia się, czy osobą ludzką jest sama dusza, czy też połączenie duszy i ciała, w jaki sposób rozumieć to, kim jest osoba ludzka. I dochodząc do tej refleksji na temat właśnie pojęcia osoby, Emmanuel Mounier podkreśla, że osoba, a jednostka to dwa zupełnie różne pojęcia. Jednostka jest właśnie wyalienowana, jest jedna, jest samotna. Osoba jednak to coś, do czego powinniśmy dążyć, to jest to, co czyni nas prawdziwie ludźmi. A bycie osobą to bycie w relacji ku innemu. W takim stopniu istnieję ja, w takim stopniu istnieję dla drugiego człowieka. To drugi człowiek czyni mnie prawdziwie człowiekiem, prawdziwie osobą właśnie w pełnym moim kształcie. W moim pięknie, w mojej pełnej godności, ale też w mojej małości, w moich błędach, nawet w grozie, która może się pojawić wraz z moim istnieniem. W całościowym aspekcie mnie, to dopiero w relacji z innym może się ujawnić to moje bycie jako osoby. Pojawia się wręcz taki zwrot: być to znaczy być kochanym. Być to znaczy kochać. To romantyczne wręcz ujęcie istnienia. Nie ma tylko takiego podłoża moralnego, nie jest tylko takim infantylnym wezwaniem do braterstwa i miłości. Wielokrotnie zarzucano personalizmowi, czy właśnie Mounier, że mimo takich szczegółowych, dosyć interesujących refleksji, sprowadza on do takiego ogólnego banału myślenia o człowieku. Po prostu bądź dobry, kochaj innych i będzie wszystko dobrze. Wydaje się, że jest to duże spłycenie, szczególnie, że ta refleksja Mounierowska nie kończy się tylko i wyłącznie na takim moralnym wyzwaniu. Ona wyrasta bardzo mocno z widzenia człowieka jako pewnego elementu rzeczywistości, ale elementu, który ma zdolność pewnego rodzaju transcendencji. Emmanuel Mounier powie bardzo mocno: osoba człowieka, osoba ludzka wykracza poza bycie jednym z wielu przedmiotów świata. Człowiek nie jest jednym z licznych elementów, najbardziej rozwiniętym, być może najbardziej inteligentnym, najbardziej mądrym, ale po prostu jednym z wielu zwierząt, jednym z wielu przedmiotów świata. Wyrasta z nich, natomiast mając zdolność do bycia w relacji z innymi osobami właśnie, ma zdolność do przekroczenia tej ontologicznego obciążenia naszego i wejścia w sferę relacji z innym, a też docelowo relacji z Bogiem, ponieważ bardzo mocno ten koncept religijny będzie Mounierowi przyświecał. Jeżeli moglibyśmy przywołać tutaj Sartra i jego stwierdzenie, że piekło to inni, to w przypadku Emmanuela Mounier inni będą tym naszym rajem, czy też inni będą czynili nas osobami w opozycji do właśnie takiego negatywnego podejścia, jakie możemy znaleźć w egzystencjalizmie. Emmanuel Mounier umiera nagle w roku 1950 w wieku 45 lat, rok po publikacji jego pracy Le Personalisme, gdzie możemy znaleźć podsumowanie jego właśnie myśli dotyczącej tego, w jaki sposób osoba ludzka się kształtuje i w jaki sposób bycie człowiekiem wyrasta z ontycznych i ontologicznych naszych założeń i naszych takich przedsądów, przedistnień całych, które są u początku naszego istnienia, ale jednocześnie dają możliwość przekroczenia tych właśnie ograniczeń i wejścia takiego transcendentalnego w życie. To tyle o Emmanuelu Mounier i personalizmie. Dziękuję pięknie i do zobaczenia.